Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon prosił, Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a będzie żyć. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, żebym choć dotknęła się Jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł, ufaj córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł, odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Wczoraj byliśmy zaproszeni, kiedy Pan dawał nam psalm, którym modliliśmy się w czasie liturgii, żeby czynić tak, jak czyni sługa. Sługa patrzy na ręce swojego Pana. I byliśmy zaproszeni, żeby też patrzeć, wznieść nasze oczy ku niebu w tej sytuacji, w której jesteśmy w naszym życiu, pośród wydarzeń, wznieść oczy na ręce naszego Pana. I rzeczywiście my możemy patrzeć tutaj na ręce naszego Pana, na ten krzyż wspaniały, potężny. Na tych rękach Chrystus nas wypisał. Te rany, które On nosi, świadczą o tym, co o nas myśli, co Bóg o nas myśli. Bo Chrystus powiedział, kto widzi mnie, widzi Ojca. I widzimy rzeczywiście Boga, który jest pełen miłosierdzia, który odrzucony kocha. Byliśmy zaproszeni, żeby w tych sytuacjach, wydarzeniach, które są częścią naszego życia, zabrać Chrystusa ze sobą. Bo na Eucharystii ten Chrystus, który ma wypisane nasze imię na swoich dłoniach, przychodzi i wydaje się w nasze ręce. I jesteśmy zaproszeni, żeby do tego piekła, którym często jest nasze życie, zaprosić Chrystusa. A kiedy On przychodzi, to On wyłamuje drzwi, bo Chrystus umarł i zmartwychwstał, abyśmy mieli życie. Pomyślcie sobie, ile razy my znajdujemy się w takiej sytuacji. Wygrywamy pojedynki na argumenty w naszych małżeństwach, albo próbujemy walnąć pięścią w stół i mówić, w moim domu tak nie wolno postępować i stosując przemoc, próbujemy sprawić, żeby jakiś porządek zapanował. Próbujemy iść za tą naszą logiką, że przecież nie można sobie na to pozwolić. I niby zyskaliśmy wszystko, niby wygraliśmy w tym pojedynku. Ale tak naprawdę to życie nie przyszło, bo jesteśmy samotni, bo się okazuje, że mimo to, że wygraliśmy, wszyscy nas zostawili. Nikt nas nie kocha, nikt z nami nie rozmawia. Nie mamy domu, jesteśmy opuszczeni. I dzisiaj w tym słowie przychodzi, nieważne w jakiej sytuacji, jeżeli dzisiaj przyjmiemy Chrystusa, który przychodzi, Chrystusa, który przychodzi z tą nową mentalnością, że życie przychodzi, kiedy przegrywamy. Bo Chrystus umiera jako bankrut, nie? To jest ta nowa mentalność. Kiedy przegrywamy, tak naprawdę pozwalamy, żeby Bóg prowadził historię. I my wiemy, że potrzeba wielu, wielu lat. Musi upłynąć dużo wody. Ale Bóg jest wierny. Dzisiaj to słowo przychodzi z takim ogromną, dobrą nowiną. Mówi, niezależnie jakie dzisiaj twoje życie jest, jeżeli zauważyłeś, że jesteś w utrapieniu dlatego, że szedłeś inną drogą, że się pomyliłeś, że próbowałeś budować na sobie, próbowałeś oszukiwać, stosować przemoc. Jeżeli dzisiaj widzisz, do czego coś się doprowadziło, to nie jest koniec. Właśnie teraz Chrystus mówi do ciebie, będę z Nim w utrapieniu. Możemy wołać dzisiaj. Ewangelia, no wspaniała Ewangelia. Dzisiaj jest Ewangelia dla kobiet szczególna. Bo pokazuje dwie kobiety.
Jedna, która jest, ma 12 lat, dziewczynka, która umiera, a druga jest kobieta, która 12 lat cierpi na upływ krwi. I pokazuje takie dwie sytuacje. Kobiety, która nie potrafi stać się kobietą. Ciągle jest małą dziewczynką. I pomyślcie, ile sytuacji jest takich zranień w dzieciństwie. Już nie mówi o molestowaniu, które sprawia, że nie można stać się kobietą, nie? Bo ta rana, albo jak relacja z rodzicami nie funkcjonowała dobrze, albo ojciec, bo relacja dziewczynki i córki z ojcem jest bardzo ważna, bo ojciec sprawia poprzez swoją relację z córką, że ona czuje się kochana, czuje się piękna, że może dojrzewać, że może stać się kobietą, nie? Jeżeli ta relacja jest uszkodzona. Nieważne, jaka była nasza historia, jaka była nasza rodzina wyjściowa, czy kwestionowali nas, czy mówili, że do niczego się nie nadajesz, z ciebie będzie kiepska matka, nic nie potrafisz. Nieważne od tego, co nam powiedzieli. Widzimy dzisiaj Chrystusa, który wchodzi i mówi, ona nie umarła, ona śpi. Bo nie jest prawda, że to, co się wydarzyło w przeszłości, zamyka nam drogę do przyszłości. Nieprawda jest. Nie ma śmierci, w którą Chrystus by nie wszedł i nie otworzyłby. Dzisiaj jest możliwe uzdrowienie, oparcie się o Chrystusa. A druga jest ta kobieta, która cierpi na upływ krwi. To znaczy nie jest w stanie dać życia, bo życie z niej uchodzi. Myślę, że to jest dla wszystkich matek, które widzą, że nie potrafią dawać życie. Że nie potrafią, że starają się być dobrą mamą i nie potrafią tego zrobić. Z różnych sytuacji, może też tych, co było w przeszłości. Ale są nad swoim domem postawione i nie potrafią stworzyć dobrego domu, w którym wszyscy czują się kochani, przyjęci. Że widzi swoje ograniczenia, niezdolność. I dzisiaj słowo mówi, niezależnie od tego, jak dzisiaj się czujesz, widzisz, że życie z ciebie uchodzi, zamiast dawać życie, żeby inni przychodzili i czuli się dobrze, to dzisiaj Chrystus przychodzi dotknąć się Jego płaszcza. A dzisiaj Chrystus daje nam więcej niż dotknąć się Jego płaszcza, prawda? Bo kiedy będziemy przyjmować Chrystusa, będziemy dotykać Chrystusa żywego. Będziemy mogli dotknąć Go rękoma, kiedy będziemy przyjmowali Go w to nasze cierpienie, w tym naszym utrapieniu. Niesamowite słowo, które daje nam Pan na początku tego tygodnia i mówi, będę z Tobą, będziesz mnie wzywał, a ja Ci odpowiem, będę z Tobą w utrapieniu. I tą pustynię przemienię w żyzny ogród, w piękny ogród. Twoje życie, niezależnie jak dzisiaj wygląda, rozkwitnie. Oby to słowo Pan zrealizował w nas. Żebyśmy mogli się oprzeć na tej obietnicy, bo Bóg jest wierny.